Witajcie w kolejnej grze Polish Dota 2 League sezonu 5. Tym razem kolejny mecz fazy finałowej grupa A. Przed nami Sanjin Yasha i niby Team Rocket Reborna. W rzeczywistości to drużyna o nazwie PogChamp. Jeżeli chodzi o tą grupę, grupy A, to wygląda to w ten sposób, że PogChamp grało już z Cebulą i niestarownością. Tam wygrali 2-0. Potem z Vape Nation grali i tam był remis, co ciekawe, 1-1. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. A jeżeli chodzi o Sanjin Yasha, to oni na razie grali z Cebulą i niestrawność i tam przegrali 0-2. A więc dla jednej i drugiej drużyny bardzo ważne mecze, ponieważ tutaj każde zwycięstwo się liczy. Z racji tego też, że dwie drużyny przechodzą dalej z każdej grupy, grupy A, grupy B, więc naprawdę każdy mecz się tutaj liczy, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby wyjść z grupy I, pojechać 21-22 października do Warszawy, gdzie będziemy walczyć w studio telewizji eSport TV o główną wygraną. W ogóle też wszystkie drużyny, które przyjadą, oczywiście dostaną fanty, więc nie ma tutaj naprawdę odpuszczania. 8 zespołów zostało z blisko 50 i kolejny mecz przed nami. Na razie Sanjin Yasha zabiera sobie Ayo, a przeciwnicy, czyli PogChamp, za chwilę tutaj sobie coś też i dobiorą. Na razie mamy Nature's Propheta, Pugnę, wyrzuconą Earthshakera, Venomancera i przeszedł Necrophos przez banę, dlatego on się też tutaj nam pojawił. Jeszcze z tych top pickerów jednak mamy dostępnego Vipera i bardzo możliwe, że po drugiej stronie się on pojawi. Mamy Disruptora zabranego przez PogChamp dla strony mrocznej. To jest zawsze dobra kontra przeciwko Ayo. Jeżeli ten się tylko pojawi z relocatem, z jakimś bohaterem, no to kogoś będzie można wycofać, na przykład Ayo zostawić po prostu zatłuc, no nie mówiąc o wielu innych możliwościach, które są, łączą się z tymi bohaterami wszystkimi. Ciekawe, co do Ayo dobiorą tutaj gracze Sanjin Yasha. Często ostatnio Chaos Knight się pojawia, więc może w przyszłości się on nam ujawni, bo Ayo ciągle jednak to jest taka ciekawa postać. Tiny bardzo często po tym, jak dostał buffa w ostatnim tam patchu, też na ten często się pojawia, więc myślę, że jego też ewentualnie możemy sobie zobaczyć, ale wszystko jeszcze przed nami. Dopiero na razie się nam pojawił Chakiro wraz z Ayo, więc Chakiro będzie tym drugim supportem. Chociaż zobaczymy, co druga też strona wybierze. Tym Ice Puffem od Chakiro łatwo nie jest trafić, ale tutaj nie takie będzie zadanie, tylko przede wszystkim robić zadymę w walkach. Chakiro też będzie mógł schodzić na mida, bo często to widzimy, ale Ayo przede wszystkim tam z jakimś midlanerem chyba jednak się będzie pojawiać. Sven wyrzucony, bo to jest bardzo dobry bohater z Ayo, chociaż rzadko ostatnio widywany, nawet nie przypominam sobie meczów w przeciągu ostatniego dwóch miesięcy, trzech nawet, żeby Ayo i Sven się gdzieś tam w jakichś grach pojawili. Póki co Arc Warden wyrzucony i Sniper, także bany teraz midlanerów były za nami. Jeszcze tylko jeden ban ze strony świetlistych i druga tura po dwa piki dla każdej z drużyn będą tutaj nam się pojawiać. Co tu dużo powiedzieć, drużyna PogChamp zdecydowanymi tutaj są faworytami, jeżeli chodzi o tą walkę, ale nie ma co ujmować. Sanjin Yasha całkiem dobrze sobie radzi. A teraz zabrany jest Nightstalker przez mrocznych, także jest drugi support. Ten Nightstalker bardzo często też jest pikowany w każdym bądź razie.
I Brudmaderka z Chicago wyrzucona była przed chwileczką przez Sanjin Yasha. I oni sobie dobiorą teraz, jak widzimy, Vipera, o którym wspominałem. Był dostępny, więc Sanjin Yasha go sobie zabiera, a to jest bardzo dobry bohater, jeszcze z przyspieszeniem tutaj ataku od Ayo. To będzie naprawdę duży, duży tutaj boost, ten mu też manę daje, więc będzie mógł tutaj używać swoich umiejętności bez jakiegoś szczególnego oporu, także Tiny już się pewnie na tej grze nie pojawi, a druga strona Dark Serum odpowiada, czyli już mamy offlanera, dwóch supportów i midlanera ze strony mrocznych, a midlaner i dwóch supportów ze strony Sanjin Yasha. Co oni do tego Vipera tutaj dobiorą? Możliwe, że też jakimś offlanerem zaraz tutaj nam odpowiedzą. Może tutaj dobry byłby Centaur, który może dużo przytankować obrażeń, czy Tidehunter, który może ten teamfight jednak ustawić. Dla świetlistych jest kilka tutaj możliwości. Sand King gdzieś tam może też, który naprawdę tutaj ten teamfight może coś mocno tutaj pomóc w omijaniu. I potem zostanie carry dla jednej, drugiej strony do wybrania. Także tak to prawdopodobnie wszystko będzie wyglądało. Oczywiście mogą być tu jakieś jeszcze zmiany, ale to się przekonamy za chwilę. Jeszcze nieco ponad minutę mają gracze Sanjin Yasha na czwartego bohatera i się przekonamy zaraz. Cóż ciekawego, chyba że na carry się zdecydują jakoś w miarę szybko swojego. Może Juggernaut, typowo taki spokojny bohater, który pasuje do każdej linii, a wybierają jednak Centaura. Także tutaj wiemy, że on na offlane zapewne się pojawi, jeszcze do końca nie wie z kim tam będzie mógł musiał walczyć. Póki co ban Draw Rangerki. Oj, tutaj Draw Rangerka to by nam rzeczywiście mogła bardzo szybko ustawić grę dla Sanjin Yasha i w miarę szybko ją skończyć. Tutaj patrząc na te piki, raczej na jakieś late game się jedna i druga strona nie nastawia. Tutaj powinniśmy w miarę szybko zobaczyć rotację i teamfight. I Morphling jako ostatni wyrzucony. I ciekawe, bo tutaj oczywiście Blue Kiwi będzie grał tym Ayo. I z kim on będzie się ustawiał? Czy będzie schodził z Viperem na mida? Pewnie na początku tak. A kto będzie tym głównym carry ze strony Sanjin Yasha? Może po prostu ten Juggernaut i tyle. Tu może się pojawi. Ktoś, co dużo obrażeń oczywiście wyrzuca, będzie w stanie sobie poradzić. Może Lifestealer, który też tam dość odporny na to, co jest z drugiej strony, jest, gdy sobie Rage'a odpali. Może on się tutaj po prostu pojawi. Z tych głównych carry jeszcze został Troll chociażby, który też może całkiem sporo tutaj zrobić złego mrocznym. Jeszcze pół minuty zostaje, a rezerwowego aż dwie mają mroczni. Że całkiem sporo mają czasu na myślenie. Sanjin Yasha jeszcze chwilę czasu ma do pomyślenia. Nie jest tego dużo i sam jestem ciekaw, co tutaj zabiorą jako ostatniego bohatera. Jest jednak Chaos Knight, o którym mówiłem na samym początku. Coraz częściej w profesjonalnych grach się pojawia, od totalnego nic do coraz częstszych wyborów. I Monkey King tutaj będzie jako ostatni dla mrocznych. Cóż, pojawia się w ostatnim czasie bardzo, bardzo często jako bohater na carry właśnie grający, już nie z mida, raczej głównie jako carry. Ładny set bardzo dla Nightstalkera, nie powiem, nie widziałem go, jeszcze trochę przypomina do Queen of Pain z tymi metalowymi na obręczami, można powiedzieć, by trochę na tych skrzydłach Nightstalkera. Całkiem fajne.
I przechodzimy powolutku już do gry. I jak widać też na obrazku Necrophos, Disruptor, Nightstalker, Darkseer i Monkey King dla mrocznych, czyli PogChamp, natomiast świetliści, czyli Sanjeniasza, Ayo, Jakiro, Viper, Centaur, Warrunner i Chaos Knight. I jeszcze tylko przedstawienie, rzut oka też na tych wszystkich bohaterów. Tu mamy, oj, Necrophos, ciekawą maskę też ma to w ogóle. I jesteśmy już w samej grze. I będziemy mogli tutaj się rozglądnąć, kto jak rozejdzie się w tych pierwszych minutach. Mamy Sanjeniasza po stronie świetlistych, Shytek gra Viperem, K9L Chaos Knightem, Ace Centaurem, Blue Kiwi oczywiście niczym innym tylko Ayo i Gargamel Jakiro. Natomiast druga strona to jest PogChamp, chociaż mają Teamu Rocket Reborn flagę. Wojtek Stopka, Monkey King, Darkseer prowadzony przez AJTA. Infi prowadzi Nightstalkera, Necrophosa, Noszczyk i Lukaszek na Disruptorze. Wygląda na to, że wszyscy się podzielą runami. Też taka ciekawa zmiana, bo Viper będzie tutaj na tej dolnej linii, natomiast Chaos Knight będzie z Ayo na midzie. Także tutaj zmiana, bo jednak cóż, Chaos Knight jak jest z Ayo, to gra się głównie właśnie na midzie. A Jakiro tutaj gdzieś z Centaurem. No i tutaj odepchany przez to Viper, bo nie miał pomocy. Także tutaj Infi z Jayta spokojnie tutaj sobie runę zabrali. Także trzy runy aż dla PogChamp. Także świetny tutaj początek. No nie wiem po co ten Jakiro tam na górę. Centaur w większości przypadków jednak może sobie poradzić solo. Ale taki też tutaj padł wybór. Infi chyba po to, żeby tutaj stanąć i żeby się creepy nie zespawnowały dla Ayo i Chaos Knighta. Chociaż nie. Normalnie schodzi teraz tutaj na mida. I będzie chciał obijać tutaj naszego Ayo. Oj, będzie chyba First Blood aż tak źle. Na szczęście widzimy, że Chaos Knight tutaj uratował Blue Kiwi. Ale świetne zejście tutaj na plecy. Bardzo wysoko Ayo tutaj stał. No i sobie niespecjalnie poradził teraz. Używa Tangosa, ale Nightstalker chyba wejdzie drugi raz. Oj, teraz właśnie zauważony. Ale na szczęście Blue Kiwi dość dobrze ustawiony i nie będzie możliwości obijania. Zbiera na butelkę. Już tutaj ją ma. Dostarczy kurier. Znaczy kurier leci pusty do Chaos Knighta. Tak w ogóle. Więc Blue Kiwi musi zejść do bazy, tam się spokojnie podleczy. A Infi widzimy, że ewidentnie tutaj na tym midzie będzie bardzo często się pojawiać. Bo cóż mu zostaje, musi pomóc tutaj też temu Necrophosowi w łapaniu last hitów. Przez te zejścia Nightstalkera od razu K9, ale nie ma tutaj za wiele last hitów. Pojawia się Blue Kiwi tutaj na midzie. Ale już tam trochę obity przez Necrophosa. Tutaj myślałem, że będzie jakieś wejście na Necrophosa, ale ten się spokojnie wycofa. Zejście po runę dla Nightstalkera, żeby ten miał level. Viper walczyć będzie z Darkseerem. Tutaj Viper powinien sobie poradzić, gdyż tutaj ten Iron Shell od Darkseera aż tak bardzo mu nie przeszkadza. Do tego tam Darkseer strasznie tutaj obity. Będzie musiał Tangosy sobie użyć. Runa regeneracji dla Necrophosa, więc tutaj od razu z niej skorzysta i na spokojnie wraca na linię. Gorzej tutaj właśnie dla Ayo i dla Chaos Knighta, chociaż oni będą tutaj chcieli wejść w tego Necrophosa pomimo full HP. No, atakują, Nightstalker zaraz tutaj zejdzie i będzie chciał przerwać, ale chyba First Blood, no nie, jest tutaj... Ach, udało się. Rzucony tutaj ten Chaos Bolt i dzięki temu First Blood dla Sanjeniaszy. Tutaj bardzo dobry początek dla nich.
I pomimo tego tutaj, że mogło być ciężko, ale właśnie Ayo i Chaos Knight to mocna broń, ale widzimy, że Infi wraz z Noszczykiem, oni by chcieli tutaj zaatakować, ale niespecjalnie się to uda. Ayo będzie zmuszony zapewne zaraz wycofać się do bazy. O, Chaos Knight też, bo tutaj już obici są dość mocno przez przeciwników i nie ma innych możliwości na kasie. Na górze swoją drogą wycofanie tutaj Centaura, czy będzie tutaj podjęcie? On ma tylko drugi level, też tutaj nie, tym hufstompem w nic nie trafił, żadnego bohatera. Dzięki temu udało się ten kill tutaj zdobyć i mamy wyrównanie 1-1, chociaż wiadomo, oczywiście First Blood znacznie więcej daje tutaj. Także jeszcze ciągle świetliści drobnej przewadze. No i Stalker teraz tutaj na dole on znajduje Darkseer gdzieś tam wycofany, także Night Stalker tutaj jest tylko po to, żeby łapać experience. Tyle. Natomiast właśnie zostawiony jest Necrophos. Bardzo niewiele tam brakuje, ale nie dajwowali dalej, chociaż 16 HP. Aj, ale podleczył się tutaj nam Necrophos, ale jeszcze tam szczęśliwie widzimy, że Chaos Knight zgarnia drugiego killa, więc Blue Kiwi nie tak jak standardowo zgarnia te kille swoim carry, tylko tutaj zdarzyło się to, co powinno, czyli Chaos Knight, który troszeczkę miał ciężko z tymi last hitami, drugi kill łapie, dzięki temu już czwarty poziom na koncie swoim ma. Wejście kolejny raz tutaj w Noszczyka, oj, jeszcze tam kryt. Chyba wpadł? Nie, nie ma strajka tutaj Chaos, ale naprawdę mocne obrażenia i widzimy, co się tutaj dzieje. Infi zostawił dosłownie na 2 minuty gdzieś tutaj tego Necrophosa i od razu tutaj zajazd od Chaos Knighta z Ayo i nie ma siły, Necrophos nie da rady. Infi tutaj będzie musiał po prostu zostać i pomagać Necrophosowi w tym, żeby nie spadł. Aj, będzie wejście teraz na Night Stalkera, chociaż tutaj wizji troszeczkę brakowało. Widzimy, że jest noc i nawet w nocy tutaj świetliści dali radę obić takiego bohatera, którym jest Night Stalker, chociaż widzimy, że chciał przelecieć nad drzewami, bo Hunter in the Night jest, ale na niewiele to się tutaj zdało. Używają kapliczki tutaj świetliści. Natomiast na topie tutaj widzę, że bardzo wysoko są Jakiro z naszym centaurem. Próbowali obijać tutaj Disruptora, ale to nie wyszło. Dobry half stomp, ale oj, tutaj strasznie bundle strike'em obił Jakiro. Tutaj nam Monkey King i zgarnia tutaj killa dla siebie. Monkey King, więc tutaj też dobry boost dla niego. Aż jeszcze ten Night Stalker zaraz tutaj może zejdzie na plecy, ale na midzie słyszę tutaj, że jest wejście Chaos Knighta na Necrophos, próbuje się ratować, schodzi tutaj Infi, będzie obijać tego Chaos Knighta. Jeszcze tutaj iluzje są od Necrophosa, muszą świetliści ewidentnie się wycofać, bo nie dadzą tutaj sobie rad. Power Thready już dla Chaos Knighta są dostępne. Także bardzo dużo tutaj pieniążków zyskał dzięki tym 2 kilom. Last hitów najwięcej nie ma, ale trudno, żeby było inaczej. Jest teraz tutaj też dostępny Disruptor. A, wejście tutaj kolejne na Necrophosa. Bardzo ładne. Oj, tutaj sporo obrażeń dostaje Necrophos, ale w odpowiedniej chwili Lukaszek nam tutaj zszedł, żeby wycofać. Oj, wchodzi Chaos Knight solo. Jeszcze tylko 2 hity brakuje, ale widzimy Kosa tutaj. Akurat niedawno 6 level wbił. Za daleko tutaj zdecydowanie nam Chaos Knight wpadł. W międzyczasie na górze widzimy, że Jakiro skończył swój żywot, ledwo żywy Centaur, ale ten jeszcze zdoła się wycofać. Już 4-4, więc tutaj wyrównują gracze drużyny FogChamp. Cóż, Chaos Knighta jeszcze tutaj nie ma w bazie. Ayo też się leczy, Jakiro dopiero wychodzi. Sporo czasu teraz świetliści oczywiście tracą. Natomiast z drugiej strony Viper już Hood of Defiance ma na swoim koncie, ale widzimy, że wejście tutaj i Darkseera, i Night Stalkera, oj, tutaj raczej skończy się to śmiercią po prostu Vipera. Świetnie tutaj buddy blokują, przez to ten Iron Shell tutaj
i nawet Nightstalkerze, i na Dark Seerze ogromne obrażenia zrobił i Viper. Bez wizji też, bo nie ma tu żadnego warta, więc nie mógł zauważyć, a Nightstalker ciągle tutaj gdzieś w dżungli przeciwnika czeka, czy to na jakąś walkę na środkowej linii, czy na dolnej teraz właśnie w odpowiednim momencie zejść. Necrophosa nie ma, ten w dżungli do farmia, już blisko ma Veil of Discord, no boi się też tu wchodzić troszkę może, bo tutaj Chaos na pewno by jakiegoś killa chciał z Ayo zgarnąć, Ayo swoją drogą już blisko 6 poziomu, także zaraz ten relocate będzie dostępny, żeby tutaj zejść i jakiś atak zrobić. Obijałem na spokojnie na razie wieży, wieży nie ma kto tutaj przerwać, chociaż z runą przyspieszenia jest Nightstalker, więc tutaj może być dobre wejście, jeżeli Ayo właśnie będzie wycofany i to się dzieje, ale widzimy, że tutaj świetnie tutaj używa Tethera. No i wejście teraz Chaos Knight, chce tutaj polecić Wimpiego, ale ten ma runę przyspieszenia, więc bardzo zły target tutaj wybrał sobie K9L, ale może Disruptor uda im się ściągnąć. Tak się też dzieje. Udało się zbić. I to Jakiro tak w ogóle zgarnął tego killa. Także kupił sobie buciki dla siebie, które na pewno będą mu tam gdzieś przydatne. I wracamy chwilę do spokoju. Dużo się tu dzieje. Nie ma co mówić. Mamy 9 minut za sobą. Dziewięć minut mamy za sobą. 5 do 5 na razie. Najwięcej last hitów na mapie ma Monkey King. Wojtek Stopka tutaj 63 z wszystkich tych last hitów ma. Potem dopiero jest Viper, który raz tam spadł na jego nieszczęście, ale 8 level ma Midasa, buduje, nie wiem czy nie powinien wcześniej przed tym Hoodem to zrobić, ale taka jego decyzja tutaj zapadła. A jak złapie szybko dużo last hitów, to nie będzie to jakimś szczególnie dużym problemem. Wracamy całe szczęście do gry. Gorzej z Chaos Knightem, bo ten ma 44, chociaż Necrophos niewiele więcej, bo już 3 razy udało mu się spaść. Więc tutaj pomimo w miarę początku Nightstalkerem, potem już wyglądało to gorzej. Jakiro pojawia się tutaj na dole, żeby bronić tego Vipera, bo nie chcą, żeby on padł, też to jest ich główny carry oczywiście. Blisko jest Nightstalker, więc możliwe, że za chwilę jakieś tutaj wejście się pojawi. Chociaż odpuszczają ostatecznie mroczne. Centaur, 30 last hitów, nie jest to jakoś szałowa liczba. Darkseid z drugiej strony ma 51, ale on sobie gdzieś tam dofarmiał jeszcze w lesie. Więc tutaj te creepy z lasu mają mniejszą jednak wartość. Wejście będzie na midzie. Jest tutaj zaciągnięcie od Chaos Knighta, tego Necrophosa, ale już to chyba będzie koniec. Oj, ultimate od Disruptora. Próbuje tam Ayo jeszcze w jakiś sposób, żeby wytrzymał ten Chaos Knight. Oj, tutaj teraz bardzo szybko się poruszał jeszcze. Udało się tego Chaos Knighta uratować. Niewiele tam brakowało, żeby ten Chaos Knight spadł, ale dużo naprawdę wyrzucili, żeby tego Chaos Knighta tutaj stłuc. Natomiast widzimy, że obaj supporci ze strony mrocznych gdzieś tu na bota będą chcieli zejść. A Chaitek nie ma też dużo jakoś HP teraz. Jest możliwość jakaś tutaj wejścia. Po 11 minutach wygląda to tak, że wartość netto dla Monkey Kinga, potem Chaos Knight. Natomiast Darkseer, on tu bardzo chce wysoko wejść, gonią za Jakiro, oj, Viper w złym miejscu dość raczej się pojawił, chociaż świetnie tutaj relocate, zaraz spadnie Disruptor, a i Blue Kiwi raczej nie przeżyje tego tutaj pojedynku. Nightstalker ledwo żywy i jeszcze tam się stopi, na pewno tak się stanie, więc dwóch za jednego, może jeszcze ruszą za Darkseerem, tam Chaos Knight Dark Riftem, znaczy Reality Riftem by chciał ruszyć. Ale już za daleko jest Darkseid, żeby
tutaj się coś takiego stało. Zmaksował Reality Rift i Chaos Bolta. Nam K9L nie dał na razie w Chaos Strike'a. Dopiero gdzieś tam później to się zrobi. Mamy noc dopiero co odpaloną. I tutaj Infi bardzo wysoko jest. Będzie może tutaj jakieś wejście za 2 sekundy ma, jak widzimy, Viper Strike, ale niestety mu tutaj many brakuje, żeby tak się stało. Patrzmy, bo Disruptor w złym miejscu nie wiedział, że tam dwóch przeciwników jest z drugiej strony. Oj, zdążył rzucić jeszcze swojego ulta. Ten Static Storm tam obił trochę, ale bez szału. Na szczęście Mroczni zdążyli się wycofać, bo ta walka mogła się dla nich naprawdę źle tutaj skończyć. I jeszcze nie ma Armleta na Chaos Knightie, ale już tutaj coraz bliżej. Chaos Knight, a Monkey King, jak wygląda jego sytuacja? O, ma na razie ogry klawa z butami, więc mniej więcej na... trochę wyżej jest niż Viper czy Chaos Knight, ale... ma spokojną farmę, co tu dużo powiedzieć. 100 last hitów właśnie wbił w 13 minucie. I przydałoby się tutaj jakieś wejście właśnie z relocatem na tego Monkey Kinga. 17 poziom to jest bardzo wysoko. Midas dla Vipera właśnie się pojawił, także on teraz będzie tutaj szedł do przodu. 10 level, natomiast Necrophos Veila już na swoim koncie on ma. Chaos, no jeszcze tutaj tylko tego Blades of Attack brakuje i będzie miał Armleta na swoim koncie. Czy będzie tutaj wejście może w Jakiro? Tak jest, tutaj dużo creepów. Viper teleportuje, mamy Kosę, ale ta nie zrobiła tutaj za wiele. Wejście teraz bardzo dobre w Necrophosa. Jakiro ostatecznie spadł i teleportuje się do bazy Necrophos. Czy zdąży? Zdąży. Nie ma tutaj jak go obronić. Natomiast Centaur w międzyczasie na topie zbity. Czy tutaj się coś jeszcze stanie? Nie. A kolejny kill Monkey King, tutaj już 4 ma na swoim koncie. Echo Saber już dostępne na jego koncie, więc trudno, żeby tutaj to wyglądało jakoś inaczej. I bardzo szybko tutaj ten Centaur po prostu spada. Już drugi raz do Blinka jeszcze mu brakuje. Te 400 golda, jeszcze całkiem daleka droga przed... Armlet swoją drogą na razie się pojawić zaraz tutaj na Chaos Knightie. Właśnie jest skupiony świeżo. 9 level, wejście tutaj Winfiego. Oj, ten próbuje uciec, ale chyba mu się to nie uda. Pomimo tego, że miał noc, to widzimy, że Chaos Knight tutaj dał radę sobie. W międzyczasie Centaur spadł też Ayo tutaj na topie. Rozpadł się. Oj, tutaj... próbowali coś zrobić, ale patrzmy, Viper Strike tutaj na Necrophosie. Oj, raczej tutaj Necrophos nie przeżyje, ale pojawia się tutaj, widzimy, Monkey King i już tutaj nie do powstrzymania Strigma. Próbuje Viper się teleportować do bazy, ale nie zdąży. Oj, to Echo Saber na Monkey Kingu. 7 zabójstw na swoim koncie, ani rozniszczenie spadł. Zbiera teraz Desolatora. Ten Monkey King 8500 ma net worth, drugi jest Viper, ale znacznie mniej ma na swoim koncie. Ciężko będzie tego Monkey Kinga tutaj zbić. Naprawdę będzie ciężko. Monkey King spokojnie sobie ucieka, jego już nie dogonią, natomiast patrzmy, bo bardzo wysoko Night Stalker i też Disruptor się tutaj ustawieni, ale widzimy, że Stampede użyty od Centaura i on na razie ucieknie, ale nie będzie przy najbliższym teamfightie. Darkseer już mechanizm ma na swoim koncie, też Arcane Boots zbiera sobie teraz na Blinka, więc tutaj też na bardzo wysokim poziomie ten Darkseer już się znajduje. Z runą niewidzialności Disruptor, więc będzie mógł teraz skautować, gdzie są przeciwnicy. I wyskautuje tutaj zaraz Chaos Knighta, Blue Kiwi dość daleko od tego Chaos Knighta i chyba będzie tu wejście. Jest noc odpalona, Chaos Knight jeszcze niczego się nie spodziewa, teraz dopiero na niego wejście. Blue Kiwi widzimy, że odpuszcza, chociaż
przed i tutaj niestety relocate'a nie mógł użyć, bo świetnie tutaj static storm użyty od Disruptora. Gonią za tym Blue Kiwi, na pewno go zaraz stłuką, relocate'a nie ma sensu używać. Ucieka Disruptor, ale chyba mu się to nie uda, chociaż widzimy, że teleport od niego rzucony. Oj, tutaj nie wiedzieli totalnie, gdzie on się znajduje, natomiast może wejście będzie na Nightstalkera. Ten strasznie wysoko tutaj wchodzi, nie wiem dlaczego. Dziwna decyzja. Chyba po prostu chciał odciągnąć jak najbardziej przeciwników od innych linii, ale widzimy, że i Hollow Knight i Io tutaj spadli za jednego Nightstalkera. Także zdecydowanie na plus dla Fogchamp. Monkey King już desolator jest. Kwestia tylko, żeby mu kurier dostarczył. Naprawdę będzie bardzo ciężka z nim walka. Chaos Knight zbiera na BKB. Trochę mu to czasu oczywiście zajmie, więc będzie stał po prostu z tym armletem i butami na razie. Ciężko będzie coś tutaj zdziałać tak naprawdę. Centaur Blinka ma, więc chociaż tyle, ale to jest centaur, który ma tylko 10 poziom, więc też tutaj tej przeżywalności dużej nie ma. Czy oni próbują coś tutaj się ustawić pod tego Monkey Kinga? Nie. Ten gdzieś tam też wycofał się do lasu, bo spodziewał się ewidentnie wejścia mrocznie. Jeszcze tutaj skanują, więc widzieli akurat, że smoke tam jest jakiś. Zobaczmy, czy coś tu się pojawi. Widzimy, że oj, tutaj prosto w Static Storm, bo widział ich Disruptor, Blue Kiwi po prostu prawie się stopił w tym. I teraz widzimy, Monkey King się tutaj pojawia, Blue Kiwi już tutaj nic nie pomoże. Necrofos wycofa się, o, ale tutaj Vacuum z Wallem, świetny jeszcze Ultimate od Monkey Kinga i stopili się wszyscy. Centaur ma jeszcze teleporta, ale nie będzie miał kiedy użyć. Jeszcze negatywna urna. I wejście tutaj Monkey Kinga, zostaje tylko Viper na posterunku i ogromne obrażenia od Monkey Kinga. 12.01, to są staty Monkey Kinga, 2000 golda, zaraz Shadowblade'a, którego sobie tutaj zakolejkowo będzie miał. Widzimy w podsumowaniu, dwójka ze strony, Fogchamp tutaj spadła przeciwko piątce z drugiej strony. Wejście teraz będzie chyba na Blue Kiwi. Ten nie bardzo ma jak stąd uciec. Tak jest. Jeszcze Silence, żeby nic nie zdołał zrobić. Nawet nie próbuje, chociaż teraz. Teraz próbował butelkę i urnę użyć, ale Infi już tutaj dla niego za mocny. Tym bardziej, że jeszcze medalion już też jest na jego koncie. Znaczy może nie już, ale jest po prostu na jego koncie, więc tutaj solo takiego Io, który był bardzo wysunięty, na spokojnie tutaj może obić. Mamy 20 minutę już prawie. 10 tysięcy wartości netto przewagi dla mrocznych, czyli Fogchamp. Jeszcze więcej, jeżeli chodzi o punkty doświadczenia. Tutaj Sanjay Nasha w mocnej defensywie, a tutaj late game'u raczej nie ma. Bo da się po prostu tym grać, ale teraz są bardzo, bardzo z tyłu. Tutaj Chaos Knight też czuje, że musi się wycofać, bo jeszcze tego BKB nic tam nie ma, Io z nim też nie. A Nightstalker ma ciągle noc i widzimy, jak się bardzo szybko tutaj porusza. Jeszcze Facebooty też na swoim koncie. Oj, próba tutaj wejścia w Infiego, ale ten świetnie tutaj szybkie palce i przeleciał po prostu nad drzewami. Mroczni tutaj się przygotowują, no niespecjalnie, do ataku na mid. Potrzebują gdzieś jeszcze innych, jakiś wież, może ewentualnie wejście pod Roshana, bo już przewagę mapy mają na swoim koncie. Zmienił na BKB Monkey King, co ciekawe. Chyba lepszy przedmiot niż Shadowblade nie jest, bo specjalnie chyba aż tak potrzebny. Bardziej, że przewagę wizji mają mroczni dzięki Nightstalkerowi. Że tutaj lepszy na pewno wybór. Dofarmia sobie oczywiście Chaos Knight, tylko 13 poziom niestety na jego koncie. Trochę mało, żeby tutaj podjąć walkę. Też przedmiotów na razie
Nie ma za bardzo. Dopiero te PKB za jakiś czas sobie tam to zbiera, ale chyba będzie to utrudnione, bo zaraz tu będzie chyba na wejście. Jest tutaj Blue Kiwi gdzieś, jeszcze wycofanie, ale dodżuje świetnie ultimatem tutaj. Chaos Knight Relocate, nie wiem czy był potrzebny tutaj za bardzo, Centaur się teleportuje. Oj, tutaj ciężko będzie Centaurowi walczyć, ten osamotniony. Nikt inny nie teleportuje, dopiero teraz pozostali gracze. Jest tutaj, widzimy Stampid od Centaura, ale oj, tutaj sporo ultimate'ów od Mrocznych wyrzuconych. Ale Viper Strike tutaj wyrzucony, Monkey King chyba pierwszy raz wreszcie spadnie i 1000 golda aż oddał Viperowi. Co jest ogromną, ogromną tutaj ilością. A i widzimy, że ten Viper będziemy walczyć tutaj z Infim. No zobaczmy co się będzie działo. Jest, udało się Nightstalkera jeszcze tutaj wyciągnąć. Zobaczmy szybko podsumowanie, póki jeszcze ono jest. 1000 golda, 1029 dokładnie Viper za ten ostatni teamfight tutaj zdobył. Gdzie zabił tego Monkey Kinga. Ten jeszcze tam troszeczkę stracił oczywiście. Uff. Solo kill po prostu od Vipera, można by prawie powiedzieć. Na pewno przydatne drużynie Sanjin i Asha. Wreszcie ten streak ogromny. 13-1-1 Monkey King został skończony. Ale i tak będzie mega ciężko. Z 16 poziomem Necrophos i Radiant właśnie do niego doleciał tutaj. Veil Radiance na Necrophosie bardzo będzie ciężko z tym bohaterem też, żeby go tutaj gdzieś utrzymać w ryzach i po prostu znaleźć na nim zabójstwo. Centaur dopiero zbiera na tego Pipa w ciężko ma ten Centaur. Ciekawe czy Dark Sirius tutaj dozbierał te Guardian Griffs, jeszcze nie, ale jeszcze tutaj zbiera sobie na receptę. Ale troszkę jeszcze tam potrwa Blink, mechanizm Arcane Bootsy, niedługo Guardian Griffs. Monkey King zbiera na Assault Curasa swoją drogą. Ma już Desolator, Black Embark. Już też jest złożony przez niego, także naprawdę bogato. 19 poziom, także tutaj strasznie duże obrażenia przez niego są wypluwane. Druga strona, to widzimy Viper, który spłacił mu się już ten Midas, ma Dragon Lance, Hood of Defiance i Maelstorma, także tutaj obrażenia całkiem spore przez tego Vipera wyrzucane. Chaos Knight, jeszcze mu do tego Black Imbara trochę brakuje, niestety deficyt golda jest tutaj zdecydowany i też widoczny po lewej stronie w wartości netto. Jakiro to już typowy oczywiście support. Blue Kiwi na razie nic, 1800 golda ma ze sobą. Może Travel Bootsy czy coś innego się jeszcze zdecyduje. Zobaczymy. Po drugiej stronie jest Disruptor, też support. Zbiera sobie tutaj dopiero na tego Shadow Amuleta. Troszkę mu tam zejdzie. Czy mamy coś tu na Nightstalkerze? Jeszcze troszeczkę mu brakuje do tego, żeby Solar Cresta sobie zrobić, ale jest to całkiem w porządku. Ramne Krofos, 1000 golda ma. W następnej kolejności może już ten Aghanim Scepter się pojawi, albo Shiva's Guard na jego koncie. To się przekonamy, jak uda mu się powrócić do gry. Wartości netto gdzieś to zatrzymało się koło tych 10 000. W punktach doświadczenia jest mniej więcej tyle samo. Jeżeli chodzi o punkty przewagi właśnie dla Fogchamp, czyli drużyny po stronie Mrocznych. I zdecydowanie w ich stronę ta gra jest ustawiona. Teraz tylko brakuje, żeby kolejne wieże po prostu sobie zbijać. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać dalej. Na razie tutaj iluzje tylko Necrophosa. Widoczne przez świetlistych, które zostały teraz zniszczone. Tutaj Observer Ward przez Jakira został zniszczony. No i
Dalej farma ze strony świetlistych. Mrocznie jakieś tu się starają ustawiać na midzie. Chyba będzie jakiś tutaj smoke, bo jest na Disruptorze gotowy. Monkey King tylko tutaj przychodzi i jest. Będzie wejście i to tutaj niestety na Vipera dla świetlistych. Chociaż ten teraz się wycofuje niepotrzebnie tutaj. Necrophos chyba zbił tą falę creepów, a Viper stara się uciekać. Ale Infi tam go szuka bardzo agresywnie. Monkey King gdzieś się tutaj też pojawia. Oj, tutaj straszne obrażenie od Monkey Kinga. Oczywiście tam Blue Kiwi próbuje uratować, ale świetny vacuum z wallem. Static Storm tutaj wymierzony. I czwórka bohaterów aż tutaj stoi. Zostaje tylko Blue Kiwi tutaj do zbicia i Jakiro gdzieś tam z tyłu. Czwórka przeciwko jednemu Darkseerowi, którego jeszcze Jakiro tutaj zgarnął. I droga wolna do wieży na midzie, teraz wchodzą tutaj na górę po schodach i mogą obijać tutaj już powoli baraki. Jeszcze fortyfikacja Sonjeniasz oczywiście nie odpuszcza, ale będzie im tu bardzo, bardzo ciężko. Wieża już spada, teraz można bić te koszary. Zaczynają oczywiście od wieburów. Jakiro tam Ice Puffem nawet specjalnie im nie przeszkadza. Te koszary magów nie mają aż tak wielkiego znaczenia, tylko gold tak naprawdę. I zostawiają, bo widzą, że już przeciwnicy wszyscy powolutku będą wstawać. Mrocznie jeszcze skanowali tutaj kapliczkę w międzyczasie, czy jakiegoś przeciwnika, czy ktoś się tutaj nie teleportuje, to będzie mógł im przeszkadzać w powrocie za rzekę, ale z takiego się też nie działo. Shiva będzie prawdopodobnie dla Necrophosa, przynajmniej to ma na razie zakolejkowane. A będzie wejście Monkey Kinga chyba w Centaura, ten zblinkował nawet w mniej niż w ostatniej sekundzie. Widzieliście zejście tutaj Darkseera, ale nie dało tutaj rady nic zrobić. Mroczni chyba znowu będą smokować? Nie, na razie kapliczkę tutaj będą obijali. Nie ma smoka, tak nikt z nich. Solar Crest już na Nightstalkerze jest i dlatego wchodzą od razu do Roshana, gdyż ten ma obniżone już 7 punktów pancerza, także idzie to bardzo łatwo, bardzo szybko. Poza tym Monkey King ma ogromne obrażenia, widzimy tutaj 159, 139, przeogromne. Potem Butterfly'a prawdopodobnie, nawet na pewno, bo już Eagle Song się tutaj pojawia, także będzie ten Butterfly dla Monkey Kinga złożony. Nie będzie to Eternal Blade? Nie, bo oczywiście Ghost Scepter tam by brakowało. Infina niewidzialności zgarnął runę tutaj, więc skautuje, gdzie są mroczni, znaczy świetliści. A obijają tutaj tą wieżyczkę na midzie, chociaż pierwsza wieża, czy druga, bo już ta na bocie też spadła wcześniej, ale właśnie tutaj muszą się wycofać. Już tutaj Ayo jest z Chaos Knightem, tylko ten bez BKB jeszcze ciągle na nieszczęście świetlisty. Viper obija tą wieżyczkę na bocie, ale właśnie rozpoczyna nam się tu teamfight. Na szczęście udało się świetlistym tutaj uciec z tego Static Storma. Widzimy Chaos Knight, on bardzo chce dużo to zrobić, ale nic nie może niestety. Buyback od Chaos Knighta, więc jeżeli teraz im się nie uda nic zrobić, to będzie koniec gry. Buyback też od Centaura, ale widzimy, że tutaj topią się i Jakiro, i Viper. Prawie od iluzji zostali zabici, ale widzimy, że tutaj świetnie Chaos Knight ratuje. Ten Nightstalker tutaj się topi, ale widzimy, że tutaj obrażenia chyba spadnie Chaos Knight. Nie, na szczęście jeszcze mu się udało przeżyć. A tutaj wyskautował dwóch Monkey King. Widzieliśmy świetne tutaj użycie tego Bundle Strike'a. Jeszcze Triple Kill i GG Sanjeniasza jeszcze tutaj odklepuje. Nie widzi już dużej możliwości walki, gdyż dwie linii baraków już tutaj zostały zniszczone, więc po 28 minutach tutaj, jak widzimy, przewaga dla Fogchamp i oni wygrywają tą pierwszą grę, a gramy oczywiście w systemie Best of Two, także za chwilę przed nami będzie gra numer
2 i zobaczymy, czy tutaj Sanjin Yasha w jaki sposób będzie mogło zatrzymać przeciwników. Myślę, że tutaj ban Monkey Kinga będzie wskazany, bo naprawdę on tutaj zrobił bardzo, bardzo dużo. Zostańcie z nami, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Że numer 2 pomiędzy Sanjin Yasha i Fokchamp. Fokchamp prowadzi na razie 1-0.